Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam super jedzenie, czyli quinotto z warzywami i grzybami. W takim fajnym opakowaniu. Taka saszetka. Nie trzeba kupować jakiegoś większego opakowania, przesypywać, czy jakąś tam inaczej kombinować. Tylko od razu sobie mamy do zrobienia jednego dania. Waga 80 gramów. Kaloryczność całości to 286 kilokalorii. Niezbyt dużo. Ja bym wolał tutaj porcję 100-gramową. Troszeczkę by było więcej. No i oczywiście to jest dla wegan, wegetarian. Ale zawsze oczywiście można sobie przerobić to na wersję mięsną. No i dokładnie jak to tutaj jest. Źródło białka, wysoka zawartość błonnika, minerały i witaminy. Naturalny skład, bez dodatku soli. No ale sól raczej chyba będzie tutaj potrzebna. Producent to firma Intensant Europe. Dokładnie w składzie, co my tutaj mamy. Quinoa biała, czyli komosa ryżowa, 31%. Kasza gryczana niepalona 29%, kasza jaglana 29% i miks warzyw w różnych pewnie proporcjach, marchew, pasternak, por, pietruszka, podgrzybek suszony całe 2%, czosnek suszony, cebula suszona, natka pietruszki i to koniec. To jest calutki skład. Żadnych chemicznych dodatków, wypełniaczy czy innego syfu. Mamy tu ładną tabelę, wszystko ładnie opisane, co tutaj to wszystko zawiera. Jest instrukcja obsługi, jak to robić. Potrzebujemy do tego około 250 ml wody. No więc ja od razu sobie to tutaj zagrzeję. Pewnie okaże się, że to jest zbyt dużo wody, bo do 100 gramów spokojnie wystarczy 250, to tutaj jest trochę mniej, no ale oczywiście zobaczymy. Mam nadzieję, że nie zrobi się z tego zupa. Tak to się w środku prezentuje. Ja oczywiście z tego dania wegetariańskiego zrobię sobie danie mięsne, bo nie należę do klanu wegan. Pod koniec, jak to już się będzie kończyło robić, dodam sobie trochę wieprzowiny. Skoro tutaj nie ma soli, to ja już sobie od razu to posolę. Wiem, że zaraz ktoś napisze, że to należy wrzucić najpierw do wrzątku. Ja robię po swojemu i zawsze wszystko wychodzi tak, jak powinno być. No i tutaj, zgodnie niby z instrukcją, czas przygotowania to około 20-25 minut. Sądzę, że raczej to nie powinno być dłużej niż 20 minut. No więc sobie czekam. Sprawdzamy, jak nam to wyszło. No
Oczywiście, jako że ja mam to z mięsem zrobione, to wygląda na danie bardzo gęste. Użyłem tu niecałe 250 ml wody. Sądzę, że bez mięsa to troszeczkę by było to więcej nawodnione, powiedział. Pod względem zapachowym nie czuć tych grzybów. Ja oczywiście też to robiłem zdecydowanie krócej niż producent zaleca. W granicach 15-16 minut się gotowało. Zużyłem jakieś dwie półkostki esbitowskie 7-gramowe. No i tam kilka minut jeszcze poczekałem. Więc jakieś 25 minut to zdecydowanie za długo. Bez mięsa to na pewno by takie gęste nie wyszło. No ale jak to smakuje? Na razie wszystko jest mięciutkie, czyli dobrze się zrobiło. No tych warzyw według mnie to powinno być zdecydowanie więcej. Fajnie, że są różne te trzy kasze, chociaż ta kumosa ryżowa to raczej kaszą nie jest, no ale trzy różne w jednym daniu i całkiem fajnie to smakuje. Zamiast jeść tylko jeden rodzaj kaszy czy jeden rodzaj ryżu, to można sobie takie trzy różne posmakować. No i chociaż za jakąś kaszą jaglaną nie za bardzo przypadam, to tutaj całkiem fajnie to wszystko smakuje. Oczywiście danie nie jest pikantne, więc raczej trzeba tutaj pieprzu dodać. Sól już dodawałem, więc nie trzeba. I raczej też ona jest tutaj wymagana. No niestety z tym smakiem grzybowym to tutaj jest trochę bardzo słabiutko. Jakiegoś skrawka grzyba to nie wiadomo, czy tutaj da się znaleźć. Bo w smaku ja jego nie czuję. A powinien być taki smak, zapach grzybowy. Tym bardziej, że to leśny grzyb, a nie jakieś pieczarki. No ale niestety tego grzyba za bardzo nie czuć. Ale oczywiście całość smakuje jak najbardziej w porządku. Z mięsem to wiadomo, też idealnie jest to. Jak dla mnie oczywiście, jak ktoś jest wegetarianinem, no to sobie je bez mięsa. Pewnie troszeczkę będzie gorszy smak. Na pewno trzeba będzie więcej doprawić. No ale taka mieszanka, powiedzmy, niespotykana, no i całkiem smaczna. Tylko niestety tego smaku grzybowego ja tutaj nie stwierdziłem. Jakby taką mieszankę zrobić, przynajmniej tą 100-gramową, czyli zdecydowanie dodać więcej warzyw, to by było to jeszcze lepsze. Jakieś pietruszki może jeszcze tutaj dodać, albo szczypiorku i też będzie w porządku. No ale ogólnie nie jest źle. Jak dla mnie smaczne. Także jak ktoś będzie chciał sobie samemu przetestować, są też oczywiście tego inne smaki, też będę pokazywał takie, jak na razie powiedzmy to, za bardzo z grzybem nie ma nic wspólnego, no ale całość jako całość bez tego smaku grzybowego też jest w porządku. Cena idzie oczywiście, ja sobie to kupiłem, wszystko będzie pod spodem w opisie. No i to tyle w dniu dzisiejszym. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film.
No i do następnego filmu.